Witam serdecznie, z tej strony Bimbaj. Dziś jest czwartek, jest to kolejny dzień, w którym możemy się zmierzyć z kolejnym prezentem od Konami. Lepsze nadzieje na jutro, większe zespoły, lepsze zespoły. Dzień paczek, miło podsumowanie po wczorajszym dniu łachtaczek. Dobra, najpierw rozwiążmy ten konkurs ostatni, Rebus. Podaję rozwiązanie. Nikt nawet nie był blisko. Dziwne odpowiedzi panały. Anal, Lama. To wszystko takie, można powiedzieć, dupy. Zero jakiegoś poglądu. Nic kompletnie. Kompletnie nic niezwiązane. Koń gra. Koń śpiewa. Koń robi pałę. Nie. Nic z tych rzeczy. Podaję rozwiązanie. Koń plus Sasha Gray. Kojarzycie Sasha Gray, nie? Grey, po angielsku kolor szary, szary to siwy, ona to siwa, koń i siwa, czyli koń i siwa. Nawiązanie do Konami, do firmy, przywitanie japońskie. Dobra, przechodzimy dalej, bo to już nie ma co się denerwować. Dałem wam rozwiązanie i możemy zająć się czymś poważniejszym. Staliśmy dzisiaj kupę pieniędzy, milion treningów. Nie wiem za co, to w sumie tyle jest tego, że masakra. Ale muszę wam się, z wami się podzielić jedną sprawą. Jest jednocześnie dla nas smutny dzień, bo moje zespoły nie za dobrze się ostatnio układało i gdzieś tam jakiś były, ten Haaland się kłócił z Nestą, Nesta z Haalandem. No generalnie chodziło o to, że zaskoczyło ich to, że nas zdegradowali do trzeciej dywizji. Panowie, ja mówię, to jest normalny reset. Reset sezonu, nie? To nic nie ma takiego dziwnego, nie? No i oni mi na to mówią, że no my tu przyszliśmy grać o najwyższe raury. Nie do jakichś spadki. Ja mówię, że kara, UEFA, punkty odjęte. Jakieś machlojki w zespole, oszustwa, przekupstwa. Ruchanie prezesa, żony FIFA i no nic, to zdegradowali nas. Ja zostałem z drużyną, został z drużyną Buffon, bo już kiedyś to przeżywał. Mówi, że on ze statku tonącego nie ucieka. No i został Sorlot, Norwek, który mieszka niedaleko mnie, w sumie dwie ulice dalej. Powiedział, że zostanie ze mną tylko z jednego powodu. Ja mówię, z jakiego? Jak nauczysz moją córkę mówić po polsku? Ja mówię, panie Sorlo, no nie mam problemu, ale kurwa, to sobie myślę, na chuj jej polski, nie? No dobra, nie pytam, nie, to już mamy Buffona, już mamy Sorlota. Mówię, mamy dwóch. Nie wiem o co chodziło. Także summa summarum, zostaliśmy bez ludzi, bez składu. Wszyscy odeszli. Przy okazji jego córka nauczyłem ją polskiego, francuskiego liznęła. Także dodatkowo i to w gratisie. No jest ciężko panowie. Ja zostałem zdegradowany. Będziemy musieli pojeździć po okolicznych wioskach, zebrać jakichś podstawowych zawodników i powalczyć, chociaż nie oczekuję zbyt wiele od tych zespołów. Mam tutaj ze sobą kolegę, zaprosiłem z kanału sportowego Mateusza Borka. I mówię do niego, znaczy zapytałem go szczególnie, nie teraz, może mu. Panie Mateuszu, co pan sądzi o tym zachowaniu moich piłkarzy, o ich odejściu, o jakich piłkarzach ja powinienem w ogóle myśleć, jeśli chciałbym cokolwiek osiągnąć z tymi młodymi chłopakami teraz, bo ja jestem w dołku. Panie Mateuszu, co pan o tym sądzi? Nie, tutaj przyjdą zawodnicy mniej doświadczeni, nie przyjdą zawodnicy gorsi, ale tacy, którzy będą chcieli ryć trawę dla orzełka. Myślimy podobnie, ma pan Januszu. To nie jest tak, że sobie ktoś może być tak potężny, że sobie decyduje, prawda? Także zapraszam was na piątek prawdopodobnie. Miał być Football Manager, no ale niestety tu mi się zrobił taki bałagan, że ja muszę to ogarnąć. Nie wiem, czy Football Manager, czy piłka nożna, nic się nie układa. Wszystko stoi. Nie ma dalszego planu. Dobrze,
to może przedstawmy dzisiaj smutny. To jest smutny dzień dla mnie. Nie ma składu, nie ma nic. Koniec. Nesta nawet odszedł. Haaland ulepszony. Boże. Ja z tym dzisiaj człowiek chcę płakać się, kurwa, mu chcę. Dobra. Przechodzimy do tych chujowych paczek. Bo... O, tu ma tam mamy jakiegoś chance deala. Zobacz, co tu jest. To znaczy, aha, ten chance deal. No to po co ja te eventy będę omawiał? No bo, Boże. To nie będę tego omawiał. To kogo to obchodzi? Ktoś chce, to gra, ktoś nie chce, to nie gra, nie? Proste. Dobra, idźmy do paczek. Co oni nam tutaj dodali? To było. To też, to też, to też. To? To nie wiem. To było chyba, bo Zapata był, pamiętam. Tak, to było. To było właśnie. Albo nie było. Nie no, mówiłem, że ten musi patronować troszkę Zalewski. Znaczy, dobra, to było. Idziemy dalej. No to też było. Też. To też. A gdzie są ci gracze tutaj z tych... Z tych lux, paczuszek? Ci obrońcy trzech? No, panowie. Panowie, mi tutaj namieszało. Ja tutaj wchodzę na twierdzę. Musimy coś poszukać. Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie jest moja twierdza? Showtime. Mówić showtime. Nic, tylko końcy, końcy trzeba wywalić. Ja tu jestem dla tych obrońców tylko. No zobaczmy sobie, co oni tam może do mnie napisali. O kurwa, dobrze. No dobrze, dobrze. Jutro będzie mini paczuszka. Z tym właśnie skillem. No nic. No nic. Najwyżej będę musiał zmienić miniaturkę zdjęcia na YouTubie. Dobra. Zróbmy to. Miejmy to ze sobą, bo już... No, chyba 11 tylko tygodnia. Widzę, że już Delik dostał skilla. Long range shooting. Pływie po co? Dobrze, niech będzie. Ale player skill w salach. One touch pass. Super, super. Savanier. First time shoot. Też super. Dobrze, lecimy. Vecino. Zim do pomocy. Box to box. Interception. Weighted pass. One touch pass. Heading. No taki przed Casemiro mógłby... Znaczy, nie przed Casemiro. Przed moim DMF-em. Kafe Semiro już nie ma. Ale bardzo dobrze wygląda. Nie tak... Nie tak dobrze, tak, tak sobie. Nie tak super, tak średnio, no taki... Okej. Okay. Mancini, tego wam polecę. Grałem już, mam jakąś wersję, no śmiałem, też odszedł kurwa w piździec. I tego wam polecę. Bardzo dobrze mi się grało. Nie jest jakiś wybitny obrońca, jeśli chodzi o wprowadzanie piłki, ale generalnie super. Savanier. O, to ten dostał tego skilla właśnie. O Jezu, ten dobry jest. Naprawdę MF albo prawa MF. No super, super chłopak. No tego wam polecę.
i potrafi dobrze podać, a tacy u mnie są istotni piłkarze. No niestety, ja dostałem teraz od zarządu limity. Na piłkarza mogę wydać 10 tysięcy GP tylko nowych. Także no u mnie nie jest za różowo. Nie jesteś na takich piłkarzy nawet. Nelson. To jest skrzydłowy, ale też potrafi wrócić, też na MF-ie może pograć. Na prawym MF-ie bym nim pograł w moim zespole w sumie. Nie jest jakiś perfekcyjny, ale to do przetestowania. No, to dużo, za dużo ma tych skilli, tych sztuczek piłkarskich, strzałów, a za mało troszkę podań. Nie jest taki super. Jose Sa, to bramkarz, to nie wiadomo. Depay. Dawno, dawno tam grałem nim. Ale teraz troszkę styl zmieniłem, taktykę, podejście do życia, dietę, wszystko pozmiane zostało i raczej średnio go widzę w swoim zespole. No ale wielu innych na pewno się odnajdzie. Chociaż to jest taki do wykańczania raczej akcji. Nie poda. Nic nie zrobi. No. Chociaż ma podania wysokie jak na napastnika, ale to... No bez skilla to... O, wiecie jak jest, nie? Danilo Pereira. Ten wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze wygląda, troszkę atrybutami odjeżdża. Ale wyprowadzi piłkę, taki jest... Nie, okej, ja bym nim grał. To jest dobry traf. No nie można poprowadzić go do Nest, no bo nie ma szans, no. Ale to jest dobry traf. Ten Danilo Pereira. Otavio. No, Otavio też lubi się pokiwać. Też lubi postrzelać. No tak jak lubi, to do innego zespołu. Chociaż podanie ma dobre. Może by nie zagrał na MF-ie tak w środku. No, może być. Diaby. O Jezu, jaki ten szybki jest. 90 speed, 93 przyspieszenie, balans 90, dribbling 93. No sztuczek na potęgę pewnie robi. No ale to jest dobry matru passing. To jest dobry matru passing jako SS. Jako partner dla targetmana. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Chociaż główkowania nie ma. Ale zagrałbym nim w sumie z ciekawości. Jakim jest pociskiem. No tego też wam polecę. Salah. Montaż pas dostał. To troszkę lepiej, ale on tylko, jak widzicie, na prawym skrzydle schodzi do środka, po długim uderza. Finishing 90. Coś tam w ostatnim tygodniu zrobił. No szkoda tego Manchester United. Należycie. Ale generalnie polecam. W sumie nim nie gram, ale polecam. I tego. De Ligt, tego wam bardzo polecam, bo jest to solidny obrońca. Potężny gość. Tylko szkoda, że mu tylko skilla wymienili. Znaczy nie wiem jakiego, ale wymienili, ale dali mu long range shooting. Nie wiem w sumie za co i nie wiem w sumie po co. Nie wiem, może ktoś wie. Ale generalnie jest super obrońca, chociaż wolałbym ten skill na coś innego zamienić. Taki dali mu z dupy. Dobrze, no to chyba to było na tyle paczek, nie? No szkoda, jeszcze weźmy jeszcze... Zobaczmy, tam jeszcze napisali do mnie. Może zimę, że tutaj ten jest... wiosna się zbliża, że coś tam... A, że chyba 500 zawodników zwiększają do 900? Dobrze, mam 20 tylko. O! A co to będzie? To jest napisane, że dali 5 miejsc na skille. Do wszystkich graczy My Team. No widzisz. Dodatkowe te skille.
Będzie można użyć, dobrze. No, to jest fajna opcja tutaj. Tego nie czytałem, ale teraz tak czytam. Zwiększą ilość skilli z 10 do 15. Chuj wie kiedy. No dobra, nie chcę mi się tego czytać. Bo nie umiem po angielsku. Ale by napisać po polsku. No, ale to wiecie. To różnie jest. Dobra, także panowie, to jest taki ciężki dzień dla mnie, bo zawodnicy ode mnie odeszli. Myśleli, że to jest wina w sumie prezesa FIFA, wyrzucili nas, zdegradowali nas. Został mi tylko Storlot, Norwek, tutaj dwie ulice dalej mieszka, i Buffon, bo tą sytuację kiedyś już przeżył na własnej skórze. Zawodnicy podchodzili, nikt w nasz zespół nie wierzy. Także startujemy od trzeciej ligi w sumie. Ja nie wiem, czy mój zespół ma siłę zespołu, może, nie wiem, 2000? Nie wiem. Może będzie miał 2000, ale to takie... No nie wiem, no, trzeba będzie potrenować. Zapraszam w sobotę. Ewentualnie może w piątek. Zobaczymy. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żeby w piątek był po prostu Football Manager, bo tam też dostałem ofertę kontraktu, żeby zająć się drużyną z piątej ligi angielskiej. Albo eFootball, bo eFootball na pewno w sobotę będzie, ale jeszcze w piątek się zastanawiam. No to tyle, panowie. Do później. Smutny dzień. Nie będzie dziś nawet rebusu. Na razie.